witamy Państwa. Kolejny punkt programu. Proszę. Kolejny punkt programu. Tak, kolejny, tak. I nowa kategoria, więc też będzie trzech nominowanych, dostaną dyplomy. Czterech. Tak. Czterech. No bo w jednym przypadku jest jedna spółka, dwóch ludzi nominowanych. No i właśnie od tego zacznijmy już. Dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że Polska jest jednym z największych producentów jabłek, a jeszcze niedawno nie miała swoich wytwórców maszyn, które te jabłka sortują. No i właśnie, spółka Sorter pojawiła się na rynku 2 lata temu. Na tym rynku istnieje, no i ma dość pasjonujący cel przed sobą, dlatego, że to jest stworzenie robota 6-osobowego, który zastąpi kilka osób podczas produkcji. Także przed nami, przed Państwem duet Konrad Grzeszczyk i Michał Ziomek. My akurat mamy tylko i wyłącznie za konkurencję firmy zagraniczne ze starej Europy, które były dofinansowane przez wiele lat i tam się mogły rozwinąć. My weszliśmy w ten cały biznes, można tak powiedzieć, z marszu. Potrzebujemy konkursu, potrzebujemy, żeby, że tak powiem, Polska, może i świat dowiedział się o nas, ponieważ myślę, że znacznie takie konkursy pomagają przedsiębiorcom, szczególnie młodym. Świat wie o firmie Sorter. Mamy bardzo dobre rozwiązania technologiczne, bardzo mocnych serwis i umiemy dotrzeć do ludzi. Umiemy zrozumieć to, co chcą u siebie stworzyć i my im to budujemy. Szukujemy ludzi młodych, ambitnych, którzy chcą naprawdę coś stworzyć ciekawego i zaistnieć. A niektórzy mogą się zapisać na łamach historii, tworząc z nami wspólnie patenty. Bo patent jest bardzo dobrym podkreśleniem o wiedzy i umiejętności danego inżyniera. I gorące brawa pan Konrad Grzeszczyk, Michał Ziomek i spółka, która powstała z połączenia pasji i biznesu, jak obaj panowie twierdzą. I działa w Radomiu, a więc w miejscu, które jest polskim sadowniczym centrum, a w zasadzie centrum Zagłębia Sadowniczego. Gratulujemy bardzo serdecznie. Dwóch panów, dwa dyplomy. I teraz kolejna spółka, której historia udowadnia, że to nie jest tak, że biznes musi się zacząć, biznes innowacyjny technologicznie też musi się zacząć w garażu w czasie studiów. On może się rodzić w czasie pracy w wielkiej korporacji, w czasie rozwoju tej wielkiej korporacji. A więc człowiek, który najpierw rozwinął biznes w Europie Środkowej, spółki austriackiej, dla której pracował, a potem razem z tą spółką, kiedy założył własny biznes, był w stanie realizować zlecenia. Krzysztof Kuliński, prezes zarządu Research and Engineering Center. Ja jestem takim człowiekiem, który uważa, że niektóre decyzje trzeba podejmować trochę spontanicznie. Jasne, że ja wiem, tutaj jesteś się zewnętrznym dziank, to wszystkie badania, różne statystyki i tak dalej, ale mimo wszystko końcowo i tak decyduje to własne uczucie, co się czuje, czy to będzie z tego biznes, czy nie. Jeśli zaczyna się taką firmę jak naszą, to przede wszystkim mieć na początku pomysł na biznes, być bardzo inicjatywny, otwarty. W biznesie trzeba moim zdaniem być bardzo szczerym. No i trochę, to jest moje osobiste zdanie, ale w każdym biznesie trzeba mieć też trochę fantazji. Gratulujemy. Dyplom. To, co jest niesamowite w tym historii tego biznesu, to to, że on powstał w Polsce jako biznes innowacyjny, ale był nastawiony od samego początku przede wszystkim na eksport. I dopiero później tutaj u nas zaczął się też tworzyć rynek na produkty tej firmy. No i teraz trzecia nominowana spółka. Sytuacja dość skomplikowana. Po prostu jest to, że spółka istnieje 3 lata. W 2011 roku miała 4 miliony przychodów, także wynik całkiem niezły. Już zdążyła sprzedać swoją córkę. No właśnie, już zdążyła stworzyć swoją córkę spółkę. Pod nazwą Abhens trafiła ona w amerykańskie ręce i tak naprawdę tutaj im więcej aplikacji mobilnych, tym więcej zysków i tym więcej przychodów. Przed nami Polidea i pan Jakub Lipiński. Startowałem w konkursie, ponieważ zostałem do niego zgłoszony przez wspólnika spółki, którą prowadzę. Konkurs ma wystarczającą renomę, żeby zgodzić się bez wahania. Przedsiębiorczość to jest bardzo, bardzo szeroki temat i to jest oczywiście wspaniałe, że tutaj Ernst & Young próbują w jakiś sposób skwantyfikować i w jakiś sposób ocenić, wybrać tam jakichś przedstawicieli tego nurtu.
cała nasza praca przedsiębiorców polega na tym, że rozwiązuje się problemy. Są właściwie tylko i wyłącznie problemy. Trzeba je polubić i wtedy jest troszkę łatwiej. Są wyzwania, prawda, w zarządzaniu ludźmi, wyzwania jakieś finansowe, wyzwania jakieś zarządcze. Trzeba rozwiązać wystarczająco ich dużo, żeby tak naprawdę miało to pozytywny efekt dla całej firmy. Gorące brawa po raz kolejny, po raz ostatni już w zasadzie przy nominacjach. Pan Jakub Lipiński, Polidea, za nami. To jest ostatnia z nominowanych spółek. Już za chwilę będą nagrody specjalne, no a potem ten moment, na który czekamy, a więc wybór przedsiębiorcy roku. Ale teraz oczywiście czas wybrać. Tak, czas wybrać zwycięzcę w kategorii Nowy Biznes. O wręczenie tej nagrody proszę członka zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Adama Maciejewskiego. Dobry wieczór Państwu. Mówiliśmy tutaj o innowacyjności, więc postaram się też troszeczkę innowacyjnie zapowiedzieć zwycięzcę w tej kategorii. I powiem tak, kilkadziesiąt lat temu taki znany polski poeta Edward Stachura powiedział w ten sposób: ziemia dla nas za płytka, fruńmy w górę gdzieś. Powiem szczerze, że nie wiem, czy jest za płytka, zwłaszcza jak mamy pod ziemią tyle gazu łupkowego, ale fruwać czy latać wysoko na pewno warto. I tego bardzo serdecznie życzę wszystkim nominowanym w tej kategorii, a szczególnie zwycięzcy. Zwycięzca konkursu Ernst & Young Przedsiębiorca Roku 2012 w kategorii Nowy Biznes. Konrad Grzeszczyk i Michał Ziomek, Sorter. Serdecznie zapraszamy na scenę. Gratulujemy. Gratulujemy. Przeczytam jeszcze za co. Nagroda została przyznana za wdrożenie nowatorskich rozwiązań dla tradycyjnych gałęzi polskiego przemysłu oraz za pasję i nieprzeciętną skuteczność w dążeniu do wyznaczonych celów. Gorące oklaski, proszę Państwa. W końcu gratulujemy bardzo, bardzo serdecznie. Spółka Sorter, Zagłębie Jabłek, tak, Radom. Tutaj tam jest w sali komentarze o tym, że to jest Zagłębie Jabłkowe. Tak, jesteśmy największym producentem jabłek na świecie. Dobry wieczór Państwu. Dziękujemy serdecznie za tę nagrodę. Jest to tak naprawdę najważniejsza nagroda w króciutkiej historii naszej firmy. Można powiedzieć, że jesteśmy takim raczkującym bobaskiem na tle dojrzałej, mogę powiedzieć, konkurencji, ale szybko chcemy nauczyć się chodzić. W imieniu swoim i Konrada chciałbym podziękować serdecznie naszej załodze, ludziom oddanym, którzy tak samo jak my chcą iść do przodu, chcą robić wszystko, żeby odnieść sukces. Chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim również naszym klientom. Jest to tak naprawdę najważniejszy filar naszej firmy. Klienci, którzy nam zaufali, klienci, którzy postawili na polską jakość, postawili na innowacyjność, tak naprawdę pierwsi postawili na firmę, mogę powiedzieć, z zerową listą referencyjną. No, mam nadzieję, że się udało. I osobiście chciałbym również podziękować mojemu ojcu, który zawsze we mnie wierzył i mam nadzieję, że dzisiaj się cieszy, jest ze mnie dumny. I mojej małżonce, która zawsze mnie wspierała i pozwala rozwinąć mi skrzydła. Dziękuję serdecznie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Przechodzimy teraz do dalszej części programu. Gratulujemy. Pan Michał Ziomek, Duet i spółka Sorter. Dziękujemy. Sorter.